O, właśnie, top 10 wszystkiego. O. To jest kanał dla nas. No nie wiem, to? Dobra. Kurde, jakie długi ten odcinek, 15 minut. 10 Baby Jak Bugatti możesz 2 mieć lekcję, jak jest sobota w 125 dupę? tysięcy złotych. To 75% replika słynnego auta wyścigowego o mocy 13 koni mechanicznych i maksymalnej prędkości 20 km na godzinę w tak zwanym child mode oraz 45 km na godzinę w trybie dla To jest dorosłych. zabawka? Napędem jest tutaj jednostka elektryczna z baterią litowo-jonową oraz systemem odzyskującym energię z hamowania. Linia 500 miniaturowych modeli została zbudowana w latach 1927-1936, stając się najlepszą zabawką dla zamożnych dzieci. Były to pierwsze egzemplarze. My mówimy jednak o reedycji zabawki z 2019 roku, w których zostało wyprodukowanych zaledwie 500 sztuk. W przeciwieństwie do oryginału, który był odpowiedni tylko dla najmłodszych Nie, kierowców, to by źle. Baby 2 jest repliką w 3/4 Bugatti Type 35, więc może być prowadzona przez dorosłych. Mały pojazd nie jest tani, a ceny zaczynają się od 25 tysięcy funtów, mimo że nie można nim jeździć po drogach. Wprowadzony na Czemu? rynek prawie 100 lat po swoim poprzedniku, Baby 2 został stworzony przy użyciu najnowszej technologii, ale z najwyższym szacunkiem dla Rozumiem, Szymera. motoryzacyjnego dziedzictwa Bugatti. To lipa. Ręcznie zbudowany samochód został zaprojektowany przy pomocy precyzyjnego cyfrowego skanu oryginalnego Type 35, zbudowanego na Grand Prix Francji 1924 w Lyonie. 9. Bugatti Chiron zbudowane z klocków Lego. Projekt stworzenia modelu auta z Lego o rozmiarach prawdziwego Tu się samochodu da tym jeździć? czterosterzynowym. Tym razem twórcy poszli Nie, jednak o krok dalej i wyposażyli go w silniki. Nie są mocne, ale dzięki nimi Bugatti Chiron z klocków jeździ. Chiron z co? klocków Lego Technic to pierwszy na świecie model On tego najszybszego auta kozacki je. świata, zbudowany w skali 1 do 1, który porusza się z prędkością ponad 20 km na Rozumiem. godzinę. Do budowy Wysiku. Chirona wykorzystano ponad 1 000 000 klocków Lego Technic i 2304 silniczki, które łącznie mają moc 5,5 konia mechanicznego, a wartość momentu obrotowego Ile to sięga jedzie? 92 Nm. Za projekt odpowiedzialny jest zespół projektantów Skladnia w Czechach. No Ci to artyści dolcio. Lego Wrócisz i specjalizują się nadal w będę. tworzeniu złożonych modeli dla sklepów Lego i parków Legoland na całym Powiedział, że 20 świecie. godzinę? A, Jeśli dobra. ktokolwiek mógł urzeczywistnić ten Jednak pomysł, sporo. to właśnie oni. Szybko stworzyli zespół 16 specjalistów, w tym ekspertów od projektowania mechaniki i elektryki, i poświęcili ponad 13 tysięcy roboczogodzin na stworzenie samochodu kawałek po kawałku. Z odległości 20 metrów nie jest oczywistym, czy patrzysz na model z klocków Lego, czy oryginalny samochód. Dobrze, Juras, Mówił Andy proste. Wallace, były kierowca wyścigowy i oficjalny kierowca testowy Bugatti, który miał okazję właśnie przetestować to superauto zbudowane z klocków na Fajne. oficjalnym torze testowym Bugatti w Ty nawet 2018 siedzenia z roku. klocków Lego 8. były. Najdroższe i największe zdalnie sterowane samoloty. Boeing 747-400 Virgin Za gówno. Atlantic, a właściwie jego latająca replika zbudowana przez Adi Pizza, to prawdopodobnie najdroższy model samolotu na To świecie. się wam Jego podoba? budowa zajęła około 3 lat, a do produkcji wykorzystano m.in. 4 silniki o wartości 3000 dolarów każdy, Dzięki, co w Jarołek. przeliczeniu na złotówki daje kwotę niemal 50 tysięcy złotych za sam napęd. Ten ogromny jumbo jet ma rozpiętość skrzydeł No, sięgającą masz 5 rację, jest metrów facet. i niemal 6 metrów długości. Całkowicie kompozytowy samolot waży prawie 70. Wiem, jak ważne jest kontrolowanie zdrowia, dlatego badam się systematycznie. Pomaga mi w tym Wypieprzaj. 50 kg i jest napędzany 4 silnikami turbinowymi IQ Hammer 140. Model Wykrzyknik wykonany jest w IQF. skali 1 do 13. W internecie dostępny jest film nakręcony na zlocie miłośników samolotów pasażerskich w Oppingen w Niemczech, gdzie możemy zobaczyć maszynę podczas lotu. Na świecie organizowane jest wiele zlotów zrzeszających miłośników modelarstwa. Inne ze zbudowanych samolotów godnych uwagi to takie modele jak F-16 w skali 1 do 4, Antonow AN-2 czy Antonow AN-225. Nie wiem, dziwne. 7.
drewniane lalki William and Mary. Lalki to figurki przedstawiające człowieka, zwierzę lub fikcyjnego humanoida. Są najczęściej używane jako zabawki dla dzieci, przeważnie dziewczynek. Bywają też elementem dekoracyjnym. W pewnych kulturach mają znaczenie symboliczne i są wykorzystywane w ceremoniach i rytuałach. W historii jest wiele przypadków sprzedaży przez prywatnych kolekcjonerów lub domy aukcyjne rzadkich lalek. Na uwagę zasługują szczególnie dwa przypadki. Pierwszy przypadek to lalka z XVI wieku, ubrana w oryginalną suknię z tego okresu. Nie wiem, DSD chyba nie. Drugi przypadek to lalka z tego samego okresu, przypadającego na XVI wiek. Lalka zakonnica ze Słowski. Obrzydliwe te lalki. Bardzo rzadka lalka angielska. Wiadomo o niej jednak trochę więcej. Taką do kominka wpieprzył co najwyżej. Zweryfikowania i zapisaną datą, w której potwierdzono istnienie tej lalki, jest rok 1680, kiedy to została zwrócona do Anglii w obecnym ubraniu i drewnianym pudełku przez ojca Jamesa Swordsbricka, jezuickiego księdza i brata dziewczyny, która była jej właścicielem. James Swordsbrick i jego siostra zostali przywiezieni z Anglii jako młode dzieci, aby uczyć się seminarium Cardilla Allena. Czy będzie coś innego? Nie wiem, na razie gramy. Ta gierka jest giga kozakiem. Dziewczynka wybrała swoją lalkę, aby pokazać matce i młodszej siostrze w domu w Anglii ubranie, jakie nosiła w zakonie. Ostatnia kwota, jaką zapłacono za lalkę podczas sprzedaży, wynosiła w 2009 roku 30 000 funtów, czyli ponad 155 tysięcy złotych po ówczesnym kursie. Co? 150 koła za takie gówno? Co jest w dupę? Porypało kogoś? Już ktoś mógł lepiej przedłużyć tego streama za 150 kafli. A nie kupować takie gówno. Po ówczesnym kursie. 6. Najdroższe modele samochodów. Pierwszy z modeli, o których warto wspomnieć... Mam jeszcze dwa energetyki. ...to Rolls-Royce Cullinan. Ten model kosztuje 40 tysięcy dolarów. Ale nie czuję się źle, czuję się dobrze. To zbudowane z nierealną dbałością o szczegóły. Ma w pełni działające światła zewnętrzne, idealną replikę niemal 7-litrowego silnika V12 z podwójnym turbodoładowaniem pod maską, podświetlane listwy progowe, podświetlaną deskę rozdzielczą, hafty na zagłówkach, drewniane wykończenia, a także lamówki i szwy siedzeń. On mówił o aucie. Ma nawet parasole umieszczone w tylnych drzwiach. Model Cullinan w skali 1 do 8 jest dostarczany z własnym pilotem, który idealnie pasuje do bagażnika. Za pomocą pilota użytkownicy mogą blokować i odblokowywać drzwi, włączać i wyłączać zewnętrzne światło. Chyba tak szyją, no. O Boże, te reklamy co nic wspólnego z grom nie mają. Ale fajne reklamy robią. Toalet oraz chociaż maskę. Jednak jest to model o wielkości zaledwie kilkudziesięciu centymetrów. Jeżeli mówimy o większych zabawkach, to warto wspomnieć o pełnowymiarowej replice Porsche 917 z 1971 roku, która kryje w sobie działający drewniany tor samochodowy w skali 1 do 32, wierny kultowemu toru wyścigowemu 1 do 32! 917 ma oryginalne, zużyte podczas wyścigów opony GTN. A bo to w autku jest! Ja pierdziel! Ale szajs! Oraz działające reflektory i tylne światła. Precyzyjnie uformowana osłona repliki otwiera się jak muszla po naciśnięciu przycisku, aby odsłonić znajdujący się w niej tor. Wyrazisty witam Japczan, witam serdecznie. Jest zbudowany z realistycznym krajobrazem i zawiera znaki z epoki. Mi się ta zabawka nie podoba w ogóle. Uliczne. Podwójne analogowe kontrolery wyścigowe zapewniają precyzyjne sterowanie 12 dołączonymi samochodami z limitowanej edycji, w tym dominującymi modelami wyścigowymi z lat 1970-1971, pomalowanymi w autentyczne barwy z epoki. Cena tej zabawki to 125 tysięcy dolarów, czyli niemal pół miliona złotych. O ja pierdziele, takie gówno! Za pół miliona?! Porypało kogoś?! Jezusie! 1970-1971. Aż mi się ciepło zrobiło, ty! Pomalowanymi w autentyczne barwy z epoki. Nie podoba ci się jednak. Cena tej zabawki to 125 tysięcy dolarów, czyli niemal pół miliona złotych. W ogóle jak to jest duże, bo nie usłyszałem. To dom dla lalek o jakości muzealnej, oficjalnie oceniany jako najcenniejszy domek dla lalek na świecie. Za milion. Na 8,5 miliona dolarów. Jezu!
Boże! Co? Jak to może kosztować tyle siana? W 2015 roku w środku znajdziemy ponad 10 tysięcy ręcznie wykonanych miniatur. Oryginalne dzieła sztuki, złote żyrandole i najmniejszą starożytną na Biblię na świecie. Domek dla lalek został stworzony głównie przez mieszkającą w Colorado w USA miniaturystkę Elaine Deal, po tym jak zainspirowała ją poezja. Ale wielki jest ten domek, albo ona jest karłem, ty. Serio, gigantyczny jest ten domek. No ale za 8,5 miliona to się w dupę pocałuj, serio. Athena Soja o pani jeziora. W ciągu 13 lat, w latach 1974-1987, Elaine budowała zamek, korzystając z pomocy ekspertów i artystów z całego świata. Kogoś porypała, przysięgam. Wystawiony w sklepie z antykami właścicielki w Sedonie w Arizonie, aż do jej przejścia na emeryturę w 1996 roku. Następnie został nabyty przez kolekcjonera Elf. Ty, to jest domek? Jakie on ma detale! No ale za 8,5 miliona? Ale no wygląda niesamowicie. Freemana i przeniesiony do Muzeum Sztuki Hrabstwa Nassau. Freeman sam dużo unowocześniał wnętrze domku dla lalek. Niestety domek nigdy nie jest wystawiany na widok publiczny na stałe. Występuje publicznie tylko w rzadkich przypadkach. Tak jak w Nowym Jorku w 2015 roku przez około 4 tygodnie. 4. Prototyp figurki G.I. Joe za 200... Pół życia siedziałem nad tym, to co się dziwisz? Słuchaj, w dupę, niektórzy pół życia noszą cegły na budowie i nie dostają za te 8,5 miliona dolków. Ja tak samo, Japszan. No, domek serio, mega realistyczny. Ty, ale słuchaj, w dupę, te obrazy... Ja pierdziele! Jak ona to malowała? To wygląda jak zwykły obraz, tylko że to jest takie. Co? Te stoły... Ja nie wiem. To wygląda tak realistycznie. Na stałe. Występuje publicznie tylko w rzadkich przypadkach, tak jak w Nowym Jorku w 2015 roku przez około 4 tygodnie. 4. Prototyp figurki G.I. Joe za 200 tysięcy dolarów. G.I. Joe to seria zabawek o charakterze militarnym produkowana przez firmę zabawkarską Hasbro, spopularyzowana również przez komiksy, gry, a także seriale i filmy animowane. Jest? Prototyp tej zabawki pochodzi z 1963 roku. Jest zabawką wykonaną w całości ręcznie. Po wypuszczeniu na rynek w 1964 kurde, roku reklamka. Żołnierzyk zrewolucjonizował rynek, ponieważ... 200k za coś takiego? Są porypani ludzie, to co się dziwisz. Aż do tego czasu lalki były wyłącznie przeznaczone dla dziewczynek. Prototypowa lalka, na której oparta była wersja sprzedażowa, wyłoniła się na światło dzienne w 2013 roku i została wystawiona na aukcję, a mógł ją zakupić ten, kto zaoferował najwyższą cenę. Eksperci zdefiniowali postać jako świętego grala kolekcjonowania zabawek. Lalka jest wyposażona w ręcznie 200k. Bo chłop uszył temu mundurek. No nie mogę, w dupę. Akrzymena za 200 koła z drewna sprzedawać. Rozumiesz to, w dupę. Jak trzeba być we łbie na srany, żeby to kupić za 200k? No przecież jest porypany, serio. No po co ci takie coś? Czy ty plecak, buty z czarnego materiału i plastikowy hełm bojowy. Cena witam cię, witam. Lalkę nowemu nabywcy wyniosła dwie... To są rzeczy dla ludzi, którzy palą w piecu pieniędzmi, bo nie mają gdzie ich trzymać. 200 tysięcy dolarów, no nie czyli wiem. Ponad 650 tysięcy złotych po ówczesnym kursie. 3. Skarbonki Johna and the Whale. W 1890 roku Peter Adams uzyskał patent w Stanach Zjednoczonych na skarbonkę opartą na biblijnej przypowieści o Jonaszu, który został połknięty przez wielką rybę. Skarbonka przedstawia właśnie scenę kulminacyjną przypowieści. Nie ma odmian kolorystycznych. Wszystko ktoś tam wpieprza. Skarbonka wykonana jest wyjątkowo precyzyjnie, stąd jej ogromna wartość. Jak ktoś sobie kolekcjonuje i ma hajs, to nie ma co się dziwić? No ale... Słuchaj, w dupę! Kolekcjonujesz jakieś auta,
kolekcjonujesz sobie w dupę, ja nie wiem, buty nawet, jakieś, wiesz o co chodzi, ale żeby kolekcjonować jakieś gówniane actionmeny, bo chłop mundurek uszył i za 200 kafli to sprzedaje, wiesz o co w dupę chodzi, bez przesady. Wartość. Włosy i broda Jonasza są poprzetykane tak niezwykle cienkimi, szarymi liniami, że większość kolekcjonerów będzie potrzebowała szkła powiększającego, aby je wychwycić. Skarbonka jest bardzo pożądana przez kolekcjonerów. Jej ceny sięgają na aukcjach nawet 120 tysięcy dolarów, czyli ponad 400 tysięcy złotych. Skarbonka. 2. Model Starship Enterprise. A to ze Star Treka? 56 tysięcy dolarów. Czy to nie jest to? Zbudowana przez Industrial Light and Magic 198-centymetrowa miniatura modelu Enterprise D zadebiutowała w telewizji w 1987 roku w odcinku Encounter at Farpoint, a następnie została użyta w wielu kolejnych odcinkach. Model Enterprise'a został sprzedany za 576 tysięcy dolarów. Ponad 1000 pozycji z archiwów CBS. Ale to jest w ogóle gówniane. No chłop nakleił papier. Zobacz. Widzisz, to są kartki przyklejone do jakiegoś modelu z drewna czy z czegoś. I sprzedał za tyle pieniędzy. Przecież po prostu w dupę nie... To jest brzydkie. To jest... W dupę. Jakbyś chodził na tego, na plastykę w gimnazjum i miał podręcznik, w którym na końcu są takie... Takie kartki grube, że wiesz, na ocenę będziecie robić model na koniec roku. I ktoś to posklejał i sprzedał za 500 000 dolków. Nie wiem. No przecież to są... Załóż te rysunki na tym, przecież to wygląda gówno. A następnie została użyta w wielu kolejnych odcinkach. Model Enterprise'a został sprzedany za 576 tysięcy dolarów. Ponad 1000 pozycji z archiwów CBS Paramount Television Studios trafiło pod młotek w 2006 roku w ciągu 3 dni w domu aukcyjnym Christ. Tutaj cenę podbija też to, że ten model był wykorzystywany w serialu. Jak ktoś będzie chciał sprzedać BMX-a, na którym jeździł Snoop Dogg, to też nie sprzeda za 10 dolków, tylko za 300 000. No tak, ale chodzi mi o to, że wiesz to... Jakieś szajbusy to kupują, no. Nie wiem. To, że go dotknął ty profesor Xavier łysiną w serialu, to nie oznacza, że w dupę ty musisz to kupić za 500 000 dolków. To nie wytrzymam. A fani wydali łącznie 7,1 miliona dolarów na zestawy mebli, spiczaste uszy Wulkan i inne rekwizyty. Przed sprzedażą dom aukcyjny twierdził, że model będzie prawdopodobnie sprzedany za około 25 tysięcy dolarów, ale szacunki były regularnie przekraczane podczas 3-dniowej aukcji na Manhattan. Prawdziwy obraz. Warto również w tym punkcie wspomnieć o innym najdroższym modelu, tym razem Łodzi. Chodzi tutaj o Marklin America z początku XX wieku, wyprodukowanym w Niemczech, zachowanym w oryginale o długości 96 cm, sprzedanym za 271 tysięcy dolarów na aukcji zabawek, która odbyła się w 2016 roku w New Jersey, w Stanach Zjednoczonych. Statek przeleżał wiele lat na strychu i został odkryty przez przypadek. Pokrywały go wieloletnie warstwy kurzu, jednak po wyczyszczeniu okazał się unikatem na skalę światową. Jaki skąd? Panem... Słuchaj, ludzie są spieprzeni, kupują używane gacie, a ty się dziwisz, że gościu kupuje karton za 500 kafli. Jakie używane gacie, o czym ty mówisz? Iście idealnym stanie. Nie wiem, zawsze dużo. Najdroższe karty Pokémon. Karty do gry Pokémon niegdyś było można znaleźć w każdym sklepie. Dzisiaj za niektóre z nich kolekcjonerzy są w stanie płacić niebotyczne sumy. Warto również wspomnieć o kartach z serii Pokémon Trainer. Istnieją 3 rodzaje kart promo. Numer 1, numer 2 i numer 3. Aktualnie są praktycznie niemożliwe do zdobycia, a kolekcjonerzy zapłacą za nie szokujące pieniądze. Ile? Jednak najdroższą ze wszystkich kart jest karta Pokémon Illustrator. Została ona pierwotnie wręczona zwycięzcom konkursów promocyjnych, które odbyły się w 97 i 98 roku. Xkucę otwierał za 30 kafli Pokémony? I co, trafił tego? Przez japoński magazyn Koro Koro Comic. Oprócz tego, że jest śmiesznie rzadka,
Karta jest wyjątkowa pod wieloma względami. Jest to jedyna karta Pokémon, która mówi Illustrator zamiast Trainer i ma jednorazową ikonę pióra w prawym dolnym rogu, aby potwierdzić jej utworzenie na konkurs projektowy. Grafika karty przedstawiająca Pikachu jest autorstwa Atsuko Nishidy, oryginalnego ilustratora ulubionego przez fanów Pokémon. Szacuje się, że wartość tej karty to nawet 250 tysięcy dolarów, czyli niemal milion złotych, co wydaje się niedorzeczną kwotą jak za kawałek kartonu z nadrukiem. Jezu! Boże! Ty! Przecież to się bardziej opłaca niż złoto! Kupujesz? To jest... Nie ma problemu z przechowywaniem! Dupa nie niszczy się z czasem! Kupujesz, pieprzasz to w ten plastik i trzymasz! 250 koła! Trzymasz to chyba w Szwajcarii, chłopie, w banku pod górą! No nie wyobrażam sobie inaczej! Jezus Maria! 250 koła! Karta w dupę! Jezus Maria! Bierzesz tą kartę, drukujesz 20? Nie no. Pewnie... Jakby się dało tak łatwo robić kopię tej karty, to nie byłaby już taka rzadka. No co ty pieprzysz? Ta karty przedstawiająca Pikachu jest autorstwa Atsuko Nishidy, oryginalnego niemal milion złotych, co wydaje się niedorzeczną kwotą jak za kawałek... Ty, ja miałem kiedyś karty Pokémonów, ale chyba podróby. Kurde, w dupę, ale nie wiem. A co jeżeli miałem tą? Ty, a co jeżeli miałem tą kartę kiedyś? Ja pierdziele, muszę poszukać wszędzie. 250 koła. Jest tylko taka jedna? Nie no, mówił, że jest ileś tam. Co dostali za jakiś konkurs. Ale kiedy to było? Lata temu pewnie, nie? A no tak, ja nigdy nie dbałem o te karty w sumie. Zawsze były potyrane. Ty, a czemu na przykład karty z Chio Chip z Dragon Balla ty kosztują, nie wiem, 100 zł za całą kolekcję? Tylko. A były super. A to kosztuje 250 tysięcy dolarów. Za kartę z Pikachu. Rozumiem, Julas, może tak być. Nie no, ale... Ty, ciekawe nawet te karty Pokémonów, widzowie. Co wy, co? Może zaczniemy otwierać. Ty, jaka jest szansa, że się na tym zarobi, a nie straci na otwieraniu? Ty, ile w ogóle kosztuje? Ile takie gówno kosztuje? Jak to się nazywa? Pokémon... Jak się nazywa taka paczka do otworzenia? Pokémon... Box? O, to jest ta karta? Oro! Debil zapomniał wpisać parę zer! Dawajcie szybko! Co za dureń! Ale frajer się pomylił, dawajcie szybko! Ja pierdziele! 21 się da kupić! Boże! 21 razy 250 koła! O mój Boże! Dobra, widzowie, chyba to jest ostatni mój stream. Nie no. Nie no. Ale ja też miałem podróby na pewno tych kart. Wątpię, że miał oryginały, bo nawet nie wiem, jakie je jakby zdobyłem w jakiś sposób. Husaria! Mamy znowu szansę przy...